W kulturze popularnej funkcjonują tak zwani szarzy kosmici, zwani też szarakami. Te enigmatyczne stworzenia są często odbierane jako przedstawiciele obcych cywilizacji, ale profesor David Jacobs twierdzi, że ich jedna cecha fizjologiczna zdaje się sugerować, że pochodzą oni z Ziemi, a raczej są potomstwem uprowadzonych ludzi. Teoria profesora Jacobsa zakłada, że szaraki powstały przy użyciu ludzkiego DNA pozyskanego od uprowadzonych. Jaki miałby być motyw takiego działania? Zdaniem profesora Jacobsa jest to totalna inwazja i absolutna dominacja nad rasą ludzką. Anomalią w wyglądzie szaraków, zgodnie z opisami naocznych świadków, jest jego zdaniem obecność otworu gębowego. Dlaczego? Otóż zgodnie z większością opisów szaraki zazwyczaj nie komunikują się werbalnie, ani nawet nie oddychają. W jaki więc sposób mechanizmy ewolucyjne miałyby w nich wykształcić usta? Większość opisów dotyczących szaraków sugeruje, iż komunikują się oni z ludźmi niemal wyłącznie na poziomie telepatycznym. Nie pochłaniają oni również normalnych pokarmów, co zdaniem profesora Jacobsa może oznaczać, iż są to hybrydy ludzi oraz obcych, które wykształciły otwory gębowe właśnie dzięki swojemu ludzkiemu DNA. Na ten moment jest to zaledwie spekulacja, choć trzeba przyznać, że teorie, jakoby szaraki były hybrydami ludzi oraz obcych, trwają już od wielu lat. Inni sugerowali w przeszłości, że szaraki to w rzeczywistości bioroboty stworzone w celu funkcjonowania w toksycznej dla prawdziwych obcych atmosferze naszej planety. Nie mówiąc już o koncepcji, wedle której są to tak naprawdę przybysze z przyszłości. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, która z teorii waszym zdaniem jest bardziej prawdopodobna i zasługuje na szersze omówienie. Zachęcam was również do polubienia tego filmu oraz zasubskrybowania naszego kanału lub też wsparcie nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji.